Co słychać? TV? Gorące tematy to władza, pieniądze i seks. Tak się złożyło, że właśnie po ostatnich, no powiedzmy sobie, niezbyt kunsztownych zachowaniach rządu pisowskiego, czy tej dobrej prawicy, jakby, jak niektórzy mówią, dobrej zmiany, kiedy premier Beata Szydło rozdała wiele, no tysięcy, setek tysięcy złotych nawet na nagrody, premie, jakby tego nie złał dla swoich ministrów i siebie samej. Nasi lokalni działacze polityczni również postanowili rozliczać tych, którzy biorą najwięcej, wójtów, burmistrzów, ba, zastępców wójtów i burmistrzów, nawet sekretarzy. Jolanta Damasiewicz, sekretarz miejskiej gminy, a kiedyś burmistrz Chalinowa, zwróciła uwagę, ileż to zarabia właśnie sekretarz gminy i miasta Chalinów. Inni zwrócili jej uwagę, że też przecież przy liczeniu na liczbę mieszkańców to na przykład pani sekretarz Frelak, najwięcej zarabiająca, wcale nie jest taką prymuską. A więc wszystko się zaczęło międlić wokół zarobków, wokół władzy, ale przecież nasz rząd, a prezes Kaczyński przede wszystkim zapowiedział, że ograniczy pensję właśnie władzy samorządowej. No i co? I może zabraknąć kandydatów w nadchodzących wyborach. I co wtedy zrobią? Jakaś nagonka będzie? Jakaś łapanka? Myślę, że do tego nie dojdzie, bo o ile jedni walczą o władzę, o tyle drudzy zachowują się co najmniej dziwnie, czy rezygnują z władzy, jak na przykład dyrektor Więckowski z władzy w mińskim ZOZ-ie, SPZOZ-ie, czy szpitalu i przychodni razem wzięty. Z dnia na dzień, a stało się to 9 kwietnia, wypowiedział umowę, za porozumieniem stron się rozszedł, zarząd na to wyraził zgodę i nie ma już pana Artura Więckowskiego jako dyrektora w mińskim szpitalu. Pan Mazek jest pełni obowiązki dyrektora, co dzisiaj na sesji ujawnił już publicznie starosta Tarczyński. Ale również jest druga strona medalu. Jeśli jeden odchodzi, to drugiego zwalniają. Krótko mówiąc, Piotrowi Sile skończyła się umowa jako dyrektora MDK w Mińsku. No i niestety konkurs przegrał. Wygrał sprawy takie, prawda, czyli miał, krótko mówiąc, papiery w porządku, ale w rozmowie niestety, nie wiem, czy przedobrzył, czy nie dopowiedział, coś się stało. W każdym razie ja pani, zdaje się, Małgorzata Kalacińska, obrończyni, napisała do nas list, mówi, że to jest zmowa kościelno-burmistrzowska przeciwko takiemu znakomitemu dyrektorowi, jakim był Piotr Siła. Takie to są przepychanki tutaj na dole, bo jeśli spojrzymy na górę, tam były, będą i cały czas trwają. Na dole, jak widać, nie jest wcale lepiej. Tajemnicą Poliszynela są pewne związki, zawiązki, jak na przykład to, że konkurs nierozstrzygnięty to najprawdopodobniej MDK. To najprawdopodobniej jeszcze jeden będzie nierozstrzygnięty, a może kilka i być może zostanie mianowana jakaś osoba, powierniczka na przykład burmistrza Jakubowskiego, Alicja C. chociażby, która też została jego attaché rozrywkowym, by nie powiedzieć promocyjnym, ostatnio dostała etat. Dlaczegoż nie ma być dyrektorką, demiurżką mińskiej kultury? Przecież ona wszystko potrafi, a szczególnie udzielać się na różnych forach w obronie chociażby tych macic, ulicznic, które strajkowały, czy robiły sobie pochód. Jaja, krótko mówiąc, na ulicach miasta. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. W 17 i 18 tygodniu 2018 roku. 17 to i 18 numer
podwójny naszego tygodnika, bo przecież mamy majówkę, a co roku podczas na majówkę wychodzi podwójny numer. I wcale nie jest ani okładka o sile, ani o Więckowskim, ani o staroście, ani o innych tutaj notablach czy VIP-ach mińskiej sceny społeczno-politycznej czy biznesowej, a jest piękna dziewczyna, licealistka, plastyczka, rzeźbiarka również, bo piszemy w tym numerze o dyplomie plastyków mińskich, dyplomie 2018 roku, a tytuł bardzo tajemniczy, grafika nie fika. No niechby spróbowała. Tak samo jak bogata jest piękna okładka, tak i numer w środku. A zaraz się Państwo przekonają, że niepośrednie to ziarno, ale o ziarnie i obrokach jeszcze będzie mowa. Wiosenny chociażby detoks Naturhaus, nowe osiedle partnera, władza rozrabia, czyli to co mówiłem na początku. I ta piątka Kukiza z bardzo ważnym podpisem, bo gdyby kwotę wolną zrobić 30 tysięcy od podatku i powrót do VAT 22,7%, 9% PIT dla przedsiębiorców, a nie CIT, jak to premier Morawiecki wymyślił, koniec subwencji dla partii i likwidacja urzędów pracy, to wtedy wystarczyłoby i na te dzieci dorosłe, biedne zresztą, które tam poniewierają się w Sejmie, i na również większe pensje dla przyszłych burmistrzów i wójtów. Piszemy również, piszę ja w tym felietonie, o naszej wizycie, o naszej majówce na Białorusi. Wyjeżdżamy tam we czterech. Pan starosta, szef organizacji Polska Wschód, jeden z przedsiębiorców i ja jako medium, bo właśnie będziemy rozmawiać o współpracy medialnej głównie. Oprócz zwiedzania i oprócz innych atrakcji, w Oszmianach, właśnie w obwodzie oszmiańskim, w takim naszym powiecie, gdzie bardzo dużo Polaków mieszka, gdzie w centrum miasta jest cerkiew i kościół katolicki, świątynia katolicka, rzymskokatolicka, gdzie praktycznie rzecz biorąc nie musimy białoruskim się posługiwać. Tam właśnie jedziemy. To jest bardzo niedaleko granicy litewskiej. Kto spojrzy na mapę, ten wie. No i nie dziwcie się Państwo, że niedługo może być taka sytuacja, że w co słychać będzie dodatek białoruski, oszmiański. Ale to u nich oczywiście też najważniejsze, najświeższe informacje z naszego powiatu mińskiego. Ale żeby nie było tak różowo, to chcę Państwu donieść, że w Mrozach jest nie tylko mroźnie, ale i tajnie. Otóż jeden z miejscowych działaczy, twórca portalu Mrozy, próbował uzyskać nagranie z sesji Rady Miasta i Gminy. Nie zapominajmy, że Mrozy to nie tylko miasto. Uzyskał, myślą Państwo? Nie, nie uzyskał tego nagrania. Papierowe dostał. Jakby się wójt, burmistrz Jaszczuk czegoś bał. Myślę, że ten budynek, który będzie w Lipinach stawiany, czy tam rozbudowywany, to powinno być, jak już zaznaczałem, więzienie. Miałby pan Darek bardzo blisko do domu. Piszemy, wzięli i napisali, piszą do nas. Woda jak soda, więc o awarii wodociągu w gminie Jakubów, a szczególnie w Woli Polskiej, to w Mistowem właśnie był, jest ta SUW, stacja uzdatniania wody, no i o różnych perturbacjach z tym związanych. Wójt Hanna Wocior zapewnia, że żadnych perturbacji nie było, woda była dostarczona, a to co piszą do nas, to jest wymysł, pomysł na propagandę, na pewno nie sukcesu. Spady medialne polecam w tym tygodniu, jak nie, już nie będzie tego króla Marcina I Straczko Gołego, ale również ciekawe spostrzeżenia nasze. No i artykuł o sile, bo przecież była komisja. Dywagujemy właśnie tutaj
nie na temat komisji, bo byliśmy, ale jak to było na tym konkursie właśnie, kiedy siła odpadł, na samej komisji, to orzekła komisja, że niestety Piotr Siła nie zasłużył się w ostatnich dniach swego urzędowania, teraz jest na zwolnieniu, zasłużonym zwolnieniu lekarskim, dla przynajmniej parafii, a więc skarga księdza Mackiewicza, proboszcza parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny była jak najbardziej zasadna. Ciekawostką, o czym Państwo też przeczytają, jest stwierdzenie przewodniczącego Komisji Praworządności, jeden ze składników, bo tam jest i samorządność, i jakaś lokalność i tak dalej. Było stwierdzenie tego Mirecki, w każdym razie, radny Mirecki, stwierdzenie, że no tak, teraz ksiądz narzeka, przecież co, nie pamięta się czasów, kiedy ludzie musieli się wynosić z okolic po sąsiedzku kościoła, bo nie chcieli słuchać 5 homilii w niedzielę. I już po prostu wymiotowali tymi homiliami. No wiecie Państwo co, komusza dusza to zawsze wychodzi w najmniej spodziewanym momencie. Dusza komusza, a Sienicka wymusza. Wymusza organizację ruchu, między innymi w tunelu pod torami kolejowymi. Raz była modernizacja właśnie, zmiana organizacji na Dąbrówki, stłuczki i tak dalej. Nie, może ludzie się przyzwyczaili, teraz znowu tutaj na czas remontu, a potem będzie odwracanie kijem Wisły. Armenia na raz, to taka mała relacja z wieczoru w bibliotece miejskiej pani Jagody. A to jest Jadzia oczywiście Krajewska-Witcza, która wyjeżdża z koleżanką w różne miejsca, w otchłanie powierzchniowe. Między innymi była w Armenii wśród Ormian i tam zobaczyła wiele i opowiada właśnie o tych sprawach. Odeszli z pamięcią, no proszę Państwa, 29 zmarłych, a okaże się, że tylko 4 narodzonych. Więc jaka to jest proporcja? Młodzi, kochani, co wy robicie tymi nocami? Na pewno nie dzieci, a może pijecie? Też po pijaku nie róbcie dzieci i to od razu można, tylko jak się pije cały czas, to niestety potem dzieci są różne i to o tym trzeba też pamiętać. No, jak robiłem, to nie piłem. No, piłeś wcześniej, kochany, i też musisz pamiętać, że tak nie można, bo to twoje pijaństwo, ta trzydniówka, wyjdzie akurat wtedy, kiedy tworzyły się plemniki. Powiedzmy sobie jasno, i mamy dziecko chore. Ileż tu chorych? Jedni tam, prawda, warują w Sejmie, a ilu wśród nas? Oczywiście, nie zawsze tak jest i tu przepraszam każdego ojca, który ma nieszczęśliwe dziecko, a który był cały czas trzeźwy. Ale nieraz i tak bywa, że właśnie po takich trzydniówkach rodzą się upośledzone dzieci. To są badania, to jest dowiedzione. Grafika nie fika, to właśnie nasz temat okładkowy. Nasza tutaj mis okładki również jest wśród tych właśnie dyplomantów plastycznych. Polecamy ten artykuł. Piękna wystawa, można jeszcze zwiedzać i właśnie w sali tej kameralnej w plastyku, w ekonomie mińskim, przy ulicy Kazikowskiego oczywiście, jeśli ktoś nie wie. Dojna rękojmia to rzecz prawna, jak najbardziej o tym, jak nie opłaca się kupować w komisjach, bo sprzęt się może zepsuć i potem same tylko kłopoty. No a co z ożywieniem powiatu? Celowo zwlekałem, by napisać to na ten majowy okres, bo 10 maja mamy właśnie kolejne warsztaty ożywienia, kiedy tę sieczkę, bo tytuł jest Beczki Sieczki, czyli to wszystko jest taki konglomerat pozbierany w jedną bekę i do tej beki trzeba dodać ziarna, czyli jest diagnoza lekarstwa. Co zrobić? Leczenie powiatu. Co zrobić, by ten powiat rzeczywiście był pełen rozwoju, by był ożywczy, by się ożywił wreszcie, a nie jest tak. Mamy tu wiele potrzeb, wiele braków, wiele wszystkiego, co nie powinno być. Ile pieniędzy od nas wypływa nie wiadomo gdzie.
do rajów podatkowych. My sobie nie zdajemy tego na co dzień sprawy, z tego na co dzień sprawy, że właśnie my powinniśmy jedni drugich wspierać. Tu, na tym miejscu, kupować w kiosku osiedlowym, reklamować się w lokalnej prasie. Ja już o tym chyba nie muszę mówić, bo przecież nas zjedzą, rozdziobią nas kruki wrony, jak pisał Żeromski, i będą wtedy dopiero żale po rozdanym mleku nic nie dają. Bierzmy się za siebie wcześniej, uczmy się współpracować i te warsztaty chyba temu też będą służyły, by popierać swoje, by wywiesić transparent. Popierajmy swoje, kupujmy u swoich, reklamujmy się u swoich, bo to jest bardzo ważne. Chcecie Państwo mieć niezależny tygodnik? Proszę bardzo. Ja nie muszę robić gazety. Ja mogę robić wiele, 100 innych rzeczy. A powiedziałem nawet, że jak się wkurzę, to do kamieniołomów pójdę pracować. Też fajna robota. Przynajmniej będę miał czas pisać książki. A robię to dla Was. Po prostu robię. Powiem jeszcze otwarciej. Poświęcam się dla Was, co może zabrzmieć całkiem dziwnie, ale niech i tak zostanie. Nie boję się żadnych opinii. Żadnych. Ale cenię każdą dobrą radę, jaką dzisiaj mi też udzielono, za co bardzo tej osobie, która wie, która tej rady mi udzieliła, bardzo serdecznie dziękuję. Slow majówka natomiast to taka opowieść krótka, felietonik pani Sikorskiej o tym, jak to można się odstresować, błogo leniuchując. Też można. Bo każdy myśli, że w czasie przerwy to sobie tam coś zrobi, umaluje, posprząta i tak dalej. A po prostu można przeżyć majówkę na słodkim leniuchowaniu i też jest wyśmienicie. Natomiast ogrody metody to oczywiście rzecz o tym, jak szóstka, mińska szóstka, podstawówka, tam nie było nigdy gimnazjum, ma już 7 oddziałów integracyjnych. Jak te dzieci poszkodowane przez los, integrują się ze zdrowymi. No oczywiście idą za tym dodatkowe pieniądze, ale dyrektor Anna Zalewska ma czelność organizować konferencje coroczne, to naukowe konferencje, na temat właśnie włączania, wzajemnego włączania się w tę integrację i zdrowych, i chorych. Swoją drogą uważam, że szkoły specjalne są od tego, ale widząc szóstkę, można zmienić swoje zdanie. I właśnie ostatnio ciut zmieniłem. Jest oczywiście zaproszenie na mińskie targi szkół, trochę przeterminowane, ale uważaliśmy, że trzeba napisać o nowych oddziałach w budowlance, tam gdzie te targi szkół były. Myślę, że Państwo będą mogli obejrzeć już za 2 tygodnie właśnie te relacje z targów. No i jest również o innych gminach. Cegłów Zdrowotny, o problemach właśnie niezawinionych w ochronie zdrowia, i Stanisławów Skarżony. Tam się skarżą cały czas. Myśmy się już do tego przyzwyczaili i myślę, że każdy z Państwa, kto był chociaż raz na sesji w Stanisławowie, zrozumie, dlaczego tak jest. My do końca jeszcze nie rozumiemy, ale może z czasem nam to przyjdzie. Bezpieczna majówka daleko od domu. To jest artykuł promocyjny Warty. Nadmieniam, żeby zwrócić uwagę, jak zabezpieczyć chałupę przed niepożądanymi gośćmi. No i oczywiście długi posługi. O czym? O długach gminnych. Jak Państwo prześledzą tutaj i te nasze tabele, i wykresy, i słupki, to dojdą Państwo do wniosku, jak niebezpiecznie niektóre gminy są zadłużone. Na przykład Sulejówek, czy Mińsk Mazowiecki, czy Mrozy. To, proszę Państwa, jest bardzo niebezpieczne zadłużenie, a wodzowie tych gmin, też no, władza, robi dobrą minę do złej gry. Jest również reportaż z igrzysk samorządowych. Za duże w mundurze, no za duże, za wielkie, za nie do wygrania z mundurowymi, bo i żołnierze z bazy lotniczej, taktycznej z Janowa, Baczącej, i ci z żandarmii, no młodzi chłopcy, co tam samorządowcy nie dadzą rady. Więc apel, weźmy może tak od majora wzwyż,
To po pierwsze, a może po prostu niech sobie mundurowi robią własne igrzyska, panie starosto. Niekoniecznie muszą być z samorządowcami. To nie są żadni samorządowcy. Albo zmieńcie charakter właśnie tych igrzysk. Już mu rozmawiałem na temat z radnymi. Radni nieśmiało, wręcz w ogóle nie chcą. Albo leniwi, albo po prostu nie chcą zadzierać i nie chcą tego tematu podnosić. Ja podnoszę i bardzo proszę, ponieważ na znak protestu nie będziemy uczestniczyć w tych igrzyskach i sprawa prosta. Rawski Cynowy już, proszę Państwa, 10 lat, jak jest 8 lat był memoriał uliczny. Szkoda, że go nie ma, że teraz tylko jeżdżą tam drogami bocznymi od naszej autostrady, obwodnicy Mińska, bo przydałoby się rzeczywiście, żeby ten Rawski był cały czas tym kryterium ulicznym. No ale będziemy, wzięliśmy patronat medialny, będziemy, proszę Państwa, o tym pisać. No i jeszcze w sporcie o ligach, ten zapłon kontrolowany, czy ten początek, jak widać nic wielkiego się nie działo. Jest o mistrzostwach szkół średnich w mechaniku, o schwytanym Sochaczewie przez klub Grappler. No i proszę Państwa, brązowy Szczyrk, czyli o Pucharze Polski juniorów młodych, juniorek młodszych w judo. Także mamy. No i proszę Państwa, tak jak wspomniałem, czworo narodzone dzieci. Na szczęście nie brakuje ofert zdrowotnych, i dentyści, i psychiatrzy, i okuliści, i żłobki też zdrowotnie wpływają na młode dzieci i na rodziców, bo mogą zarabiać, i urolodzy, i proszę Państwa, to co najważniejsze, czyli zdrowie. 10 propozycji filmowych i myślę, że też zaproszenie Urzędu Pracy właśnie na całej stronie, na te warsztaty, które mają ożywić nasz powiat w restauracji, w sali konferencyjnej, to jest sala, w ogóle dom weselny, Esta przy Przemysłowej, tam wszystko będzie. I jest również o skrzypie. Właśnie chciałem powiedzieć, że te włosy, które jeszcze mam, zawdzięczam różnym mieszankom i preparatom skrzypowym. Jest może lepszy, może nie lepszy, ale droższy na pewno z 5 razy. Taki preparat znanej firmy. Nie będę tutaj robił kryptoreklamy na V. Ale na zmianę można stosować, no ale po co wydawać pieniądze? Skrzyp jest super na włosy, a jak się dowiedzą Państwo z tego krótkiej porady lekarskiej, również, proszę Państwa, od innych schorzeń i byśmy się nawet nie spodziewali. Zapraszają władze Halinowa na Dni Halinowa, Święto Miasta i Gminy, drugiego, kto ma czas, maja, może się tam wybrać, z gwiazdą tej imprezy, Lady Punk będzie tam grał i śpiewał. No i jakieś miejsce jeszcze, prawda, tutaj zespoły, o których ja nie mam żadnego pojęcia. No i Max Electro, Sławomir, ten, który ma program w telewizji, z którego można się trochę pośmiać, ale jak powiedział prezes Kurski, każda grupa świadomościowa musi mieć swój program w telewizji. I to wcale nie jest takie źle. Wymyślił prezes TVP rzecz fantastyczną. No i niech ten Sławomir również się udziela, choć do programu Jaka to Melodia jeszcze mu bardzo, bardzo daleko. To właściwie, proszę Państwa, tyle. No ale ponieważ jest majówka, jest czas odpoczynku, no to tylko życzyć miłej lektury wypada, żeby Państwo mieli czas, może poprzednie numery Państwo jeszcze przeczytają. W telewizji naszej, już na YouTubie są filmy z naszego kabaretonu, występ mojego zespołu. Ja do lasu idę spać, tak się nazywa to pod takim tytułem. No a trzech najlepszych zespołów, niedługo będzie również DVD. DVD jest z poprzednich festiwali, także można też u nas sobie kupić. Tylko 20 zł, dwie płyty po 10 zł, płyta i półtorej godziny oglądania. To jest gratka. No a ja już zapraszam na wrzesień, bo już warto się przygotowywać na nasze okoliczne zespoły, a być może słuchają mnie również z całej Polski grupy. Warto by było. No i rzecz już na sam koniec. Fleciki, kałuszyńskie fleciki biorą udział, proszę Państwa, w plebiscycie wirtualnych gęśli na płytę roku 2017. Głosujcie.
www.wirtualnegęśle.pl i tam właśnie można zagłosować. Płyta nazywa się, proszę Państwa, bardzo fajnie, ludowo, bo to jest płyta ludowa w moim ogródeczku, ale też, no ale są i ciekawe tam przeboje. Taki kogel-mogel, prawdę mówiąc, ale fantastyczne dziewczyny, fantastycznie śpiewają, profesjonalnie nagrane. Już od razu tu dziękuję temu panu, który zrobił taki też takie resume z tej płyty po kawałeczku. My damy to dla rozgłośnienia całej sprawy, żeby jeszcze do wtorku, właściwie do poniedziałku 30, tego dnia, kiedy my wyjeżdżamy na Białoruś, można jeszcze w wirtualnych gęślach głosować na zespół z Kałuszyna, Fleciki. To ten obok Kasianiecki, bo Kasianiecka jeszcze bardziej jest ludowa. Mam nadzieję, że jesienią, bo na razie taka współpraca zgasła troszeczkę, że jesienią, kiedy zmieni się władza w Kałuszynie, znowu wrócimy do takiej współpracy, jak Bóg przykazał. Czego i życzę Kasianiecce, Flecikom i w ogóle wszystkim zespołom, tym, które są narażone na, no powiedzmy sobie szczerze, niepokój władzy, a może nawet na jakieś kroki odwetowe. Nasza władza jest bardzo skwapliwa w odwetach, różnych odwetach. Mam nadzieję, że ci, którzy tak myślą, którzy nie mają empatii do wolnej prasy, do wolnej telewizji, do wolnych mediów, w końcu przestaną rządzić w gminach. No cóż, życzę wspaniałego wypoczynku, radości, uśmiechu na ustach, może opalenizny pierwszej w tym roku. Mam nadzieję, że pogoda w czasie majówki dopisze. No i uczcijmy Konstytucję 3 maja. Chociaż ja mam mieszane uczucia i odczucia dotyczące tej Konstytucji. Ale dlaczego? No to będę mówił o tym za 2 tygodnie. A więc do spotkania, proszę Państwa, za 2 tygodnie. Około 9 maja. Wszystkiego dobrego. Do miłego zobaczenia w naszej telewizji, na ekranie naszej telewizji. Do widzenia Państwu. Co słychać? TV.